Jeszcze jutro będzie upalnie. W poniedziałek temperatura powoli zacznie spadać, ale nie unikniemy burz. Jutro dadzą o sobie znać przede wszystkim na wschód od Wisły. Marzena Kawa, dobry wieczór. W nocy dużo pogodnego nieba, przede wszystkim na północy i w Wielkopolsce. Na wschodzie i na południu aż po centrum chmury, a z nich przelotny deszcz. Początkowo w Małopolsce i na krańcach wschodnich będzie grzmiało. Bardzo ciepło, bo od 14 stopni do maksymalnie 18 na Podkarpaciu. To jedna z najkrótszych i najjaśniejszych nocy tego lata, tym bardziej, że możemy zaobserwować większą niż zwykle tarczę księżyca, tak zwaną superpełnię. A jutro kolejny front nad Polską, co oznacza chmury, deszcz i burze. Miejscami popada intensywnie i to nie tylko w czasie burz. Wciąż gorąco będzie na Podkarpaciu, tu temperatura do 28 stopni. Poza tym od 25 na Pomorzu Zachodnim do 27 na Śląsku i w Wielkopolsce. Ciśnienie będzie się wahać. W południe na warszawskich barometrach zobaczymy 996 hektopaskali, a od poniedziałku coraz chłodniej. We wtorek już prawie wszędzie termometry będą wskazywać maksymalnie do 20 stopni. Dobrej nocy, do zobaczenia.